7 lutego 2019 roku w kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja prasowa pod tytułem Człowiek mądrej wierności. Zaprezentowano na niej świętej pamięci księdza prałata Jana Marszałka, charyzmatycznego proboszcza z parafii w Łodygowicach, który zmarł w opinii świętości. Teraz ogłoszono oficjalnie przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Biskup ordynariusz Roman Pindel podkreślił, że jest to pierwszy przypadek w historii diecezji bielsko-żywieckiej, kiedy występuje ona z taką inicjatywą. Kim był ksiądz Jan i co w nim było takiego wyjątkowego, spróbujemy przedstawić w tym odcinku naszej serii. Ksiądz Jan Marszałek urodził się 8 czerwca 1907 roku we wsi Krzeczów, obecnie leżącej w województwie małopolskim. Po latach przygotowań 20 czerwca 1932 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Następnie pracuje w Poroninie, Spytkowicach, Skawinie, Andrychowie i Bachowicach. 8 marca 1951 roku ksiądz Jan Marszałek zostaje w trybie pilnym skierowany do parafii pod wezwaniem świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. Charakteryzując nową parafię, oprócz wielu pozytywów napisał również: tylko 150 parafian korzysta ze spowiedzi przed pierwszym piątkiem, a księża nie mają należytego posłuchu. Dlatego korzystając z wcześniejszych doświadczeń, przeprowadza specjalne rekolekcje. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Po rekolekcjach ilość przystępujących do komunii pierwszopiątkowej wzrosła do 700 osób. Jako dobry zarządca szybko uporządkował sprawy majątku parafialnego. Wykonał instalację piorunochronową na kościele, wprowadził elektryczność na plebanie, jak również przekazał 3000 zł do Komitetu Społecznego na wybrukowanie drogi koło cmentarza. Ksiądz Marszałek jako energiczny zarządca, dobry organizator i człowiek posiadający charyzmę szybko zjednuje sobie posłuch i wpływ na wiernych. Życie nie tylko religii, ale i społeczne zaczęło grupować się wokół proboszcza, co zaczyna niepokoić przedstawicieli nowego socjalistycznego porządku. Wielu z nich uważa, że gdy kaci zambony za pijaństwo, nieobyczajność, to występuje przeciwko nowemu ustrojowi, gdyż alkohol towarzyszył wszystkim czynom partyjnym, majówkom i zabawom. On natomiast jest daleki od polityki, a za cel stawia sobie odnowę moralną i obyczajową parafii. Piętnowanie nadużywania alkoholu i ludzi nakłaniających innych do picia było pilnie obserwowane przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. Krytykowani pisali donosy, a przedstawiciele lokalnego aparatu partyjnego skarżyli się, iż swoją działalnością utrudnia im budowanie nowej socjalistycznej świadomości ludzi, w której nie przewidziano miejsca dla Boga i religii. Dlatego na reakcję nie trzeba było długo czekać. 12 marca 1953 roku ksiądz Jan otrzymuje zaskakujące pismo, nakazujące mu w trybie natychmiastowym opuścić Łodygowice. W piśmie czytamy: na skutek żądania władz państwowych zwalniam przewielebnego księdza ze stanowiska proboszcza parafii w Łodygowicach. Posłuszny woli biskupa, bez sprzeciwu, ale pełen bólu, opuszcza parafię. Był to czas, gdy Kościół w Polsce przeżywał najcięższe prześladowania ze strony władz komunistycznych. Wygnanie spowodowali partyjni dygnitarze, których on karcił za nieuczciwość, pijaństwo i nadużywanie stanowisk. Wydarzenia, jakie miały miejsce w październiku 1956 roku w Poznaniu, doprowadziły do złagodzenia stosunków państwo-kościół. Dzięki temu ksiądz Jan Marszałek z dniem 3 marca 1957 roku wraca na parafię w Łodygowicach. Nie zapomnieli o nim jego prześladowcy. Już w pierwszym tygodniu po powrocie pojawiły się groźby zamachu. Urząd Bezpieczeństwa, aby mieć nad księdzem Janem kontrolę, zainstalował mu w parafii organistę, który był płatnym konfidentem Urzędu Bezpieczeństwa. To z jego inicjatywy przygotowywana jest kolejna akcja. 6 marca 1958 roku przygotowane zostały specjalne listy przeciw jego osobie, które wysłane zostały do prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego, arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka, jak również do pierwszego sekretarza KCPZPR Władysława Gomułki oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, pod którymi podpisało się ponad 300 osób. I ta akcja kończy się kompromitacją, gdyż pomijając absurdalność zarzutów, to jeszcze okazało się, że inspiratorzy sfałszowali 210 podpisów. Proboszcz widział listę tych, którzy na niego donosili. Wszystkim przebaczył, a najlepszym tego sprawdzianem był fakt, że jeśli ktoś z tych ludzi umarł, to on, chociaż mógł wysłużyć się wikarym, szedł na pogrzeb tych osób. Nie zważając na te ataki, ksiądz Jan prowadzi swoją pracę nad podniesieniem duchowości parafian. Kardynał Karol Wojtyła jest częstym gościem na plebanii w Łodygowicach. Ksiądz Jan Marszałek inicjuje budowę drugiego kościoła w Łodygowicach.
W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską ksiądz Jan Marszałek otrzymał od papieża Pawła VI w 1976 roku tytuł prałata honorowego Ojca Świętego. Mając 75 lat, prosi o pozwolenie przejścia na emeryturę. Pomimo choroby ksiądz prałat miał zapisany bardzo ciężki, prawie że benedyktyński harmonogram dnia. Będąc w tym stanie zdrowia, 19 października 1982 roku wysyła list do Ojca Świętego, w którym oprócz pozdrowień i życzeń informuje: do tej modlitwy dołączam również wszystkie moje cierpienia, które z woli Bożej są teraz moim udziałem, aby i na tej drodze wypraszać u Chrystusa dla Ciebie, Ojcze Święty, potrzebne siły i mocy Ducha Świętego. Umarł 16 maja 1989 roku. Kiedy ta informacja dotarła do Ojca Świętego Jana Pawła II, przysłał telegram o następującej treści. W Panu żył ksiądz prałat Jan Marszałek, wieloletni pasterz w Łodygowicach i dziekan, i w Panu też umarł. Odszedł z prezbiterium krakowskiego gorliwy i mądry sługa Kościoła. Powszechnie znany i miłowany kapłan, który głębią swego życia wewnętrznego i dobrocią pociągał ku sobie ludzi, budził zaufanie i ukazywał Boga. Pośród wielu owoców jego niestrudzonej służby świadczą o tym liczne powołania kapłańskie i zakonne, jakie zrodziły się w Łodygowicach. Polecamy go Najświętszemu Sercu Bożemu, któremu zaufał z dziecięcym oddaniem i ufność tę budził w innych.